Раз. Аллилуйя! Кохані, затримайтеся і послухайте. Єстесьми тут для вас. Єстесьми тут по то, аби звістувати вам Ісуса Христуса, аби ще услышали Евангеліє. Евангеліє, тура дає життя. І діж стаєте перед децизією. Dziś jest dzień zbawienia. Jesteśmy ludźmi, którzy narodzili się z Bożego Ducha. Jesteśmy ludźmi, którzy zetknęli się ze świętą osobą, z Bogiem. Kochani, nazywam się Damian Lorek i chcę wam powiedzieć, jak w 2015 roku spotkałem się z Jezusem w swoim pokoju. Kochani, wychowałem się w rodzinie katolickiej. Byłem religijną osobą. Co niedziela chodziłem do kościoła, ale nigdy, nigdy nie zetknąłem się ze świętą osobą, ze świętym Jezusem. Kochani, 8 lat byłem uzależniony od narkotyków. Swoje życie trzymałem w swoich rękach. Byłem panem swojego życia. Niczego mi nie brakowało. Wszystko kontrolowałem. Po prostu byłem Bogiem sam dla siebie. Miałem problem z odrzuceniem. Miałem problem z psychiką. Wiecie co? Udawałem tak naprawdę kogoś, kim nim nie byłem. Udawałem twardziela. Wiecie co? W moim sercu od małego była pustka. I właśnie tą pustkę próbowałem wypełnić alkoholem, narkotykami, seksem. Jeździłem po burdelach. Dwukrotnie miałem wypadek samochodowy. Wiecie co? Ale ta pustka nadal była. I tej pustki nie zdołało wypełnić konkretny narkotyk, konkretna impreza. Jeździłem po Polsce na imprezy techno. Byłem w to wsiąknięty. Wiecie? Wsiąknięty w to byłem. Ja to kochałem. Ale wiecie co? Pewnego razu, gdy przedawkowałem, zawołałem szczerze, ze szczerego serca do Jezusa. Jezu, jeżeli Ty jesteś i żyjesz w ogóle, to mi się objaw i ogarnij moje życie, bo ja już tak nie chcę funkcjonować. Nie chcę funkcjonować, bo ja wymiotowałem tym wszystkim. To jest grzech. Moje stare życie było jednym wielkim grzechem, a Słowo Boże mówi, że karą za grzech jest śmierć. Jeżeli dziś świadomie paprasz się w grzechu, idziesz do piekła, a ja w 2015 roku poznałem Jezusa, ja padłem na kolana i prawdziwie z Nim się spotkałem. Łzy same ciekły mi po policzkach. Byłem kozakiem, ale wiecie co? Jezus Chrystus wyswobodził moje życie. Zrozumiałem i uwierzyłem, że On umarł za moje grzechy, za wszystkie patologie, w których byłem. I ja przyjąłem Jego ofiarę, uznałem i wyznałem, że jest Panem i Zbawicielem mojego życia. Oddałem Mu swoje życie i wiecie co? Jego święta krew mnie oczyściła z tego grzechu, obmyła mnie. I to jest dla was. Narodziłem się na nowo. Jeżeli dziś jesteś martwy duchowo, a prawda jest taka, że jesteś martwy duchowo, i jeżeli nie narodzisz się z Bożego Ducha, idziesz do piekła. Uczynki cię nie zbawią, religia cię nie zbawi, Maryja cię nie zbawi, czyściec cię nie zbawi. To jest kłamstwo. I Jezus Chrystus jest jedyną drogą do Boga Ojca. On jest mostem do nieba i On jest jedynym pośrednikiem. Także dziś zastanów się, za czym podążasz, za kłamstwem. Dlatego tu dziś jestem, aby Ewangelia, moc Ewangelii otwarła twoje serce, abyś dziś narodził się na nowo, abyś miał dziś pewność zbawienia. Zbawienie jest z łaski, nie z uczynków. Jeżeli dziś jesteś zniewolony czymkolwiek, masz problemy z seksem, z masturbacją, z pornografią. Nie dajesz rady sobie z tym. Przyjdź i Jezus chce cię wyswobodzić. Moje życie wyswobodził. Dziś jestem świętą osobą. Grzech na pewno nie panuje. Śmierć nie panuje. Kto dziś chce się pojednać z żywym Bogiem, z Jezusem Chrystusem? Kto chce, niech przyjdzie, podejdzie do nas, porozmawia. Żywy Bóg czeka na ciebie. Wystarczy, że się uniżysz. Wystarczy. Bo to, co ci dziś oddziela od Niego, to twoje ego. A prawda jest taka, że potrzebujesz zbawienia. Potrzebujesz Jezusa. Także przestań kozaczyć.
i podejdź, przyznaj się do grzechu, że jesteś grzesznikiem. Ja to zrobiłem i dziś świadczę o tym, że Jezus Chrystus realnie zmienił moje życie. Nic nie zdołało mnie zmienić. Sam się nie potrafiłem zmienić. 8 lat byłem uzależniony. Wszystko brałem. Dziś jestem wolny. Nie muszę ćpać, chodzić na imprezy. To są podróbki, które diabeł daje. Przestań żyć w iluzji i przyjdź do Jezusa, do Zbawiciela, do Boga, który oddał za ciebie życie, który przelał swoją świętą krew. I On zmartwychwstał po 3 dniach. I On żyje, Jego Święty Duch żyje we mnie. Nie żyję już ja, lecz żyje we mnie Chrystus. I ja dziś położę rękę na ciebie. Święty Duch cię dotknie, zostaniesz uzdrowiony. Nie o moich siłach, lecz o siłach Ducha Świętego, który zmartwychwstał i żyje i porusza się w tym miejscu. Ojcze, ja ustanawiam Twoje panowanie, Duchu Święty. Przenikaj teraz ludzi. Przenikaj ludzi głodnych i spragnionych Ewangelii. Spragnionych prawdziwej i żywej relacji z Tobą, Jezu. Ja to ustanawiam. Ustanawiam to przez potężny imię Jezus, że śmierć nie będzie się tu panoszyć. Diabeł się nie będzie panoszyć. Otwórzcie oczy, otwórzcie serca na moc Ewangelii. Zbawienie jest dzisiaj. Za darmo, za friko. Wystarczy, że przez prosty akt wiary uwierzysz i przyjmiesz te słowa, słowa prawdy, bo Jezus jest drogą, jest prawdą i jest życiem. Posłuchajcie świadectw ludzi, jak realnie spotkali się z Bogiem i ten właśnie Bóg, Jezus Chrystus, zmienił życie i dał życie. Jesteśmy tutaj dla was, za darmo, za darmo.